Różowa koszulka, różowe okulary i co najważniejsze, różowa deska. A tak bez jaj, to dzisiaj będziemy testować Fangbo. Deskę drewnianą, która przyszła w bardzo ładnym opakowaniu. W folijce jest zapakowana. Widzimy tutaj bardzo wysoką jakość wykonania. Co mówi nam o niej producent? Nie mówi za wiele. Siła czystego drewna. W modelu B1 7 warstw czystego drewna. Niesamowita moc, elastyczność, lepsza sprężystość, bardziej wytrzymała. Fornir zewnętrzny wykonany jest z koto. Drewno jest importowane z najlepszego źródła i specjalnie selekcjonowane. Fangbo B1 jest szczególnie dedykowany do gry topspinowej, rotacyjnej, opartej na mocnym, szybkim ataku. Budowa deski. Z tego co można zauważyć, deska jest wykonana perfekcyjnie w każdym szczególe. Dźwięk na blacie jest bardzo jednorodny jak na deskę drewnianą. Słychać wyraźnie sweet spot w środku w 2/3 powierzchni. Na krawędziach dźwięk jest już mniej wyraźny. Zewnętrzna warstwa jest niesamowicie cienka. Brawa dla producenta za niesamowitą jakość. Forniry wewnętrzne są perfekcyjnie równoległe i mają taką samą grubość. Rączka jest bardzo fajnie wyprofilowana. Flary dla DHS jest dosyć charakterystyczny. Różni się od uchwytów innych producentów. Na wykończenie mamy w rączce zdjęcie Fangbo i jego podpis. Osobą, która promuje tą deskę, jest znany zawodnik z czołówki światowej. Jak się przyjrzymy na zdjęciach i filmach z imprez sportowych, to rzeczywiście różową rączkę widać. Jednak są dwa modele tej deski, B1 testowany i B2 z włóknami z zylon karbonu. Czym gra Fangbo? Wie tylko on. Podczas gry. Deska jest elastyczna i miękka w czuciu. Twardy wierzch jest tak cienki, że nie jest w stanie zmienić ogólnego wrażenia miękkości. Chińskie okładki typu DHS Skyline TG360 idealnie do niej pasują. Bardzo dobra kompozycja połączenia stabilności i mocy. Można także spróbować założyć na tę deskę bardziej twarde chińskie okładziny. Deskę tę można sklasyfikować między off- a off w skali europejskiej. Ocena producenta off++ jest odniesieniem do europejskich off. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę, to jestem bardzo usatysfakcjonowany. Deski DHS powyżej 200 zł charakteryzują się niesamowitą kontrolą. Mimo że deska nie ma żadnych przekładek tłumiących drgań, to zapewnia czysty, niezakłócony impuls do dłoni. Z pewnością jest to zasługa dobrze dobranego spoiwa, jak i wyselekcjonowanego z najwyższej jakości drewna. Fangbo B1 znakomicie nadaje się do miękkiej, rotacyjnej gry. Topspin z półdystansu gra się bardzo pewnie z dużą kontrolą. Prowadzenie długich wymian kontratopspinowych sprawia wiele przyjemności. Wyczuwamy w tym przypadku dużą sprężystość. Nie można mieć również najmniejszych zastrzeżeń do półwoleja, bloku oraz zbicia.
Ze względu na sporą szybkość tej deski, mamy trochę mniej kontroli przy serwisie i odbiorze. W czasie testu deska z trochę wolniejszymi okładzinami Skyline zachowuje się bardzo poprawnie i jest w stanie spełnić oczekiwania ofensywnego zawodnika opierającego swoją grę na kontroli i kątowych zagraniach. Deska zdecydowanie do gry ofensywnej. Dla wszystkich tych, którzy stawiają na dużą rotację i kontrolę w grze i lubią prowadzić długie wymiany w dalszej odległości od stołu. Dobre, naturalne, drewniane czucie zdecydowanie pomaga w tym. Wykonanie B1 stoi na bardzo wysokim poziomie, a zewnętrzna warstwa jest bardzo twarda, co gwarantuje dużą żywotność. Każdy zawodnik chcący spróbować czegoś chińskiego wyższej klasy będzie zadowolony z tego wyboru.